Według badań 90% firm ma małe szanse na to, żeby utrzymać się na rynku. Mówimy o małych inicjatywach, o startupach. A tylko 2% odnosi taki duży globalny sukces. Dlatego ważne jest, żeby firmy, które tworzymy, miały dobre podstawy, miały dobre planowanie. I są takie trzy najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać, kiedy tworzymy taki startup. Pierwsze z nich to dokładne przemyślenie, jaki projekt chcemy zrealizować. Popytajmy znajomych, czego potrzebują. Przemyślmy, jakie mamy własne kompetencje. Poszukajmy dobrych pomysłów. Upewnijmy się, że są one do zrealizowania przez nas. Kolejna ważna rzecz to unikanie takiej sytuacji, w której dążymy do stworzenia takiego projektu finalnie do końca i dopiero wtedy go upublicznienie. Raczej starajmy się wdrożyć pierwszą podstawową wersję, sprawdzić jak działa, zebrać opinię, już próbować na niej zarobić jakieś pieniądze i następnie wdrażać poprawki. Słuchać klientów, słuchać opinii, wdrażać kolejne rzeczy i rozwijać nasz startup. Kolejną rzeczą to bezpieczeństwo. Pilnujmy tego aspektu, ponieważ on decyduje o działalności naszej firmy. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, to pamiętajmy o podpisaniu stosownej umowy o przetwarzaniu danych osobowych, czyli GIODO. I warto zwrócić uwagę również na aspekt RODO, czyli to, co nas czeka w maju przyszłego roku, jeśli chodzi o przetwarzanie już wewnątrzunijne. Jeżeli prowadzimy biznes stricte internetowy, to musimy dbać również o bezpieczeństwo infrastruktury, na której będzie to stało, czyli wszystkich serwerów pod nasze strony internetowe. Te serwery są narażone na różnego rodzaju ataki, na przykład takim popularnym zdarzeniem są ataki DDoS, czyli sytuacja, w której wiele osób naraz próbuje się podłączyć do naszej strony internetowej. I teraz, jeżeli nie posiadamy odpowiedniego zabezpieczenia, to jesteśmy narażeni na to, że właściwa osoba, która chce odwiedzić naszą stronę, nie będzie na to przygotowana. Ważny aspekt to również skalowalność naszego biznesu, czyli na przykład przygotowanie się na takie wyjątkowe piki w ruchu. Przykład: Czarny Piątek, Cyber Monday, czyli takie wydarzenia, gdzie jednego konkretnego dnia bardzo, bardzo dużo osób naraz próbuje dostać się i zrobić zakupy. Jeżeli prowadzimy startup, czy chcemy prowadzić startup, który będzie działał w internecie, musimy być na to przygotowani, więc warto korzystać z dostawcy, który pozwala nam się rozwijać zgodnie z zapotrzebowaniem. Przykład: odwiedza nas 100 osób, mamy w tym momencie serwery i płacimy za 100 osób. Jeżeli będzie nas odwiedzało nagle 100 tysięcy osób, no to jesteśmy w stanie w tym momencie tak się rozwinąć nasze serwery, że zapłacimy za 100 tysięcy osób na krótki okres czasu i ta strona dalej będzie funkcjonowała. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że użytkownicy w ciągu dosłownie kilku sekund oceniają, czy chcą zostać na naszej stronie, czy nie. Jeżeli ta strona będzie się długo ładowała, to użytkownik kliknie krzyżyk w prawym górnym rogu, czyli zamknie okno przeglądarki i najpewniej nie wróci na naszą stronę internetową, czyli stracimy potencjalnego klienta, czyli nasz zysk dla naszego biznesu.